Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV. Dzisiaj zabiorę Was do słowiańskiej osady w Sławutowie. Zapraszam! Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, po długiej podróży z Warszawy aż na samo Pomorze dotarliśmy do osady w Sławutowie. I teraz zapraszam Państwa na podróż w przeszłość. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. Witajcie zacni przybysze. Nie bój się. A gdzie wasza broń? Gdzie pancerze? Nie mamy. Żadnej broni. Czyli zagrożenia nie ma, więc... To były piękne czasy. Kobiety otwierały bramę. Nie to co teraz. Dzień dobry. A inaczej powinniśmy się przywitać, gdyż przechodząc przez tą bramę jesteśmy już w IX i X wieku naszej ery. Państwa polskiego jeszcze nie ma. Mieszko pierwszych chrztu jeszcze też nie przyjął, więc na tych ziemiach witano się pozdrowieniem sława. Aha. I tym samym odpowiadano za ten zacni goście. Sława! Sława! A dlaczego się tak witano? No bo już wtedy fame był dla naszych przodków ważny, ale nie chodziło o lajki, o coś znacznie ważniejszego. W związku z tym, że umiejętność czytania i pisania była rzadka, to opowieści te związane z naszymi przodkami, z naszym rodem, były przekazywane ustnie w opowieściach. I właśnie o ten fame chodziło, by zyskać taką sławę swoimi czynami, swoimi dokonaniami za życia, by opowiadano o nich kilkaset lat później. Więc tego sobie życzono. A pan czym się tutaj zajmuje? Jestem szamanem tego grodu. Zajmuję się ziołami. Leczę wszystkich, którzy do mnie przybywają. Także mogę wam opowiadać troszeczkę o roślinach leczniczych, które kiedyś były stosowane częściowo jako pokarm, częściowo jako rośliny lecznicze, magiczne. No to super. No i też halucynogenne. Co na kaca? Bo ja mam kaca dzisiaj. Na kaca? Najlepiej nie pić dzień wcześniej, ale jeżeli są oczywiście nalewki, które tutaj mamy przedstawione na stole, można popróbować sobie. Tatarak jest najlepszy, jeżeli chodzi o kaca, czyli świeże kłącze tataraku żujemy. O. I wtedy mamy taki odruch wymiotny, nie chce nam się pić alkoholu. Aha. I jeszcze jedno, ma działanie takie na palaczy, czyli odrzuca od papierosów. Ale kto to życzył? Skoro nie Polacy, no bo państwa polskiego nie ma, to jest, to wiadomo, że byli to Słowianie oczywiście, ale tu bardzo wyjątkowi na ziemiach Pomorza. Pomorzanie tym różnili się od innych Słowian, że mieli kontakty z wieloma innymi ludami dzięki właśnie terenowi, który zamieszkiwali. Terenowi bardzo zasobnemu, bo i złoto Bałtyku, i srebro Bałtyku, czyli... Bursztyn. A po naszemu, po słowiańsku. Amber? Nie. To po niemiecku. No, bursztyn to też przecież od niemieckiego, z germańskiego języka. Aha. Po naszemu to jantar. A no tak. I ten jantar bywał w Italii cenniejszy niż złoto. A przecież znacznie łatwiej się go wydobywa i znacznie łatwiej robi się z niego biżuterię, więc Pomorzanie szybko się bogacili również dzięki srebru. No, śledzie. Tak jest, dokładnie, śledzie. Najsmaczniejsza, najzdrowsza, a wtedy najdroższa i najcenniejsza ryba. Chciałbym tylko powiedzieć na przykład, że Indianie, północnoamerykańscy, przed różnymi bitwami stosowali tatarak, jako, który ma działanie przeciwbólowe, tak? Żuli go dużo i w bitwach nie czuli bólu. Oczywiście wiadomo, jak to w bitwie bywało, byli na różnych środkach dopingujących. Natomiast ten tatarak powodował właśnie zmniejszenie uczucia bólu. I oczywiście nalewki też działają przeciwbólowo, to jak mówiłem wcześniej, mogą mieć działanie halucynogenne w większych stężeniach, tak? To brzmi ciekawie. Tak, tak. Ona zawiera taki olejek Acorus. Zresztą tatarak się nazywa po łacinie Acorus Salamis. Ci Pomorzanie
to z pewnością byli barbarzyńcy. Ale nie dlatego, że byli to ludzie dzicy, nieokrzesani czy bez kultury, bo tak w dzisiejszych czasach używa się słowa barbarzyńca właśnie, określając takich ludzi. Natomiast oni dlatego byli barbarzyńcami, ponieważ nie znali takiego życia jak my w państwie, w ogromnej kupie ludzi. Gdyż żyli w mniejszych grupach, takich plemionach. Grupach około 300 osób, plus minus 100, składających się z kilku do kilkunastu rodów. I co najważniejsze, były to grupy całkowicie autonomiczne, samowystarczalne. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić 300 ludzi, którzy daliby radę wszystko sobie do życia zapewnić, co im było potrzebne. Natomiast naszym przodkom, plemionom, wychodziło to świetnie. Między innymi dlatego, że potrafili się zgrać i wspólnie dokonywać wielkich dzieł, takich jak budowa takiej osady. W Polsce występują trzy gatunki barszu. Barsz sosnowskiego, który jest taki fotouczulający, czyli ludzie się go boją, bo zaraz poparzenia jakieś mogą mieć i faktycznie ma takie działanie. Barsz syberyjski i barsz zwyczajny, który możemy śmiało sobie przyrządzać z niego zupy i jest o wiele smaczniejszy niż na przykład z botwiny, także polecam. Bo ten sosowskiego podobno tylko jak jest słońce, to on parzy, tak? To prawda jest? Tak, bo wtedy wydziela najwięcej olejków, tak? Aha, czyli jak w nocy, jak koło niego przeszedł? Raczej nie. A czy wtedy był taki zwyczaj, który teraz jest, że budowę trzeba podlać, żeby się wszystko trzymało? No oczywiście, przed położeniem poszycia dachowego zawieszało się wiechę. No to dzisiaj też tak jest. Dokładnie, która to dodatkowo, jako koło, symbolizowała między innymi słońce, dostatek, miała zapewnić temu domostwu wszystko co najlepsze. Oczywiście dla gospodarza był to sygnał, by otworzyć antałek, jednakże nie z gorzałką, gdyż wtedy jeszcze nie była miód ona znana. Pewnie. Miód, dokładnie. To był ten trunek wysokoprocentowy. A to były dwuniaki, trójniaki tak samo jak teraz były? Czy... Sycenie miodu dopiero tą sztukę ponoć mnisi ją tu przywiedli, także te miody też były nieco słabsze, podobnie jak i piwo. Napój najbardziej powszechny w tamtych czasach, gdyż o bardzo znikomej zawartości alkoholowej. Zresztą był to napój nie tyle wyskokowy, co odżywczy, bardzo wysokokaloryczny, gęsty i jako jedyny bezpieczny napój był również podawany dzieciom. O. No, wiadomo, dzieci dzięki temu nie za bardzo dokazywały i też chyba szybciej kładły się spać. Pewnie nie wiecie, dlaczego barsz sosnowskiego został sprowadzony do Polski. Nie wiemy. Dlatego, że zawiera dużo białka i jako pasza dla bydła. Aha, ale to Sosnowski jakiś go sprowadził? Nie, Sosnowski to był człowiek, który, że tak powiem, tą roślinę odkrył, tak? Aha. Nam. Botanik. Natomiast mówię, ona zawiera, jest ogromną rośliną, daje dużą masę zieloną i daje dużo białka dla zwierząt. Aha. Czyli teraz mamy soję, a wcześniej mieliśmy barsz sosnowskiego. Natomiast ze względu na takie, że takie uciążliwości, że jednak zwierzęta też mają jakby to działanie fotouczulające na zwierzęta, no to zrezygnowano z tego. Wiedźma wiedziała wszystko o ludziach w takiej osadzie, trzymała się raczej na uboczu, obserwowała, wiedziała jak kto się czuje, na co choruje, wiedziała jakie zioła zebrać, znała się na nich doskonale, wiedziała tym samym jak komuś pomóc, a czasem także zaszkodzić. Cieśle głównie używali takiego oto narzędzia. Narzędzie już niemal zupełnie zapomniane i niewielu wie, jak ono się nazywa, a przecież to od tego narzędzia właśnie bierze się nazwa całego rzemiosła, ciesielstwa. Ono służy ciosełka? Do ciosania w drewnie, jest to ciosło. A, ciosło. I narzędzie zabronione na budowach przez przepisy BHP ze względu na dużą ilość wypadków, takie, o których ja słyszałem, no to były związane... Ale to z siebie... Tak, w odróżnieniu od siekiery, no, wypadek następuje przy zmęczeniu, gdy już nie jesteśmy zbyt uważni i taka omsknięta siekiera, gdy leci w kierunku chociażby naszej nogi, to delikatny skręt nadgarstka spowoduje, że już miniemy. Tak. Bo mamy ostrze w osi uderzenia, w tej płaszczyźnie uderzenia, natomiast tu ta płaszczyzna jest prostopadła, w związku z czym zawsze się wbije i zgruchocze straszliwie tą kość.
No ale wypadki, o których słyszałem, były również związane z omsknięciem się na wyższej wysokości. Dlatego właśnie... Porzućmy ten temat. No jest ono zabronione, aczkolwiek w tego typu ciesiołce jest to... Czyli nie kupimy w OBI? Nie, nie ma takiej opcji. Wiedźma zajmowała się także takimi obrządkami jak na przykład smarowanie kobiety miodem, obrzucanie zbożem, po to, żeby na przykład mężczyzna, o którym marzy, mógł się do niej przykleić. A porody to zbierała wiedźma? Tak, też. Także nie była tą czarownicą, którą widzimy w bajkach. To jest kompletna bzdura. Zazwyczaj była ładną kobietą, bo potrafiła te wszystkie mieszanki sobie przyrządzić. Słuchajcie, większość roślin służyła jako pokarm. Mhm. Czyli ludzie najpierw jedli to i zrozumieli, że tam, gdzie jest dużo białka, skrobi, można sobie napełnić żołądek. No wiadomo, nie było chleba, nie było ziemniaków, które zawierają duże ilości białka. No i korzystano właśnie z roślin takich, które miały tego białka dużo, tego i tej skrobi, tak? Barbarzyńcy, bo o nich cały czas mowa, nie byli wcale żadnymi jaskiniowcami, byli jak najbardziej ucywilizowani, tym bardziej, że swe posiłki jedli przecież z naczyń, a nie z ziemi, jak zwierzęta. To jak Państwo myślą, z czego było najwięcej naczyń? Ja wiem. Z drewna. Oczywiście, że. A podobno nasi przodkowie nam chuja dali. Tak. Ale siadając. Z czego było najwięcej naczyń? Ja wiem. Z drewna. To, że była wypędzana czy tam palona na stosach. Na stosach oczywiście, ale jak chrystianizacja już przyszła. Wcześniej była wypędzana jak najbardziej, ale kiedy? Jak delikwentowi nie dało się już ziółkami pomóc i niestety udawał się na tą drugą stronę, wtedy jak najbardziej była wypędzana, ponieważ uważano, że nie potrafi już leczyć, nie potrafi pomóc. Czy do pierwszego zgonu tego była wiedźma? Tak. No to krótko. Mamy też tę fajną roślinę arcydzięgiel, tak? Która występuje nad brzegami jezior, rzek. Korzeń tej rośliny, nawet mamy tutaj alewkę z arcydzięgla, działa rozkurczowo na układ trawienny. Brzmi bardzo taki... Arcydzięgiel... Tak, a w ogóle taki pokurczony się czuje bardzo. To na pewno rozkurczy. Tak. Arcy to znaczy taki najlepszy, tak? Który tutaj został jakby od archanioła, nazwa jego pochodzi, Gabriela. Na wszystkie choroby, jakie tylko są dla ludzkości, został zesłany, żeby nam tutaj, wiadomo, nas wszystkich uleczyć. Mm-hmm. Także mniej więcej to jest jakby etymologia pochodzenia tej nazwy. Takie metalowe kociołki, saganki już wtedy jak najbardziej były używane, ale jedynie przez najzamożniejszych członków plemienia. Reszta musiała się zadowolić naczyniami lepionymi z gliny, a ci, co lepią z gliny, to oczywiście nie gliniarze, lecz garncarze. Zawody te się dzisiaj często mylą, bo trochę podobne. Ale o tym rzemiośle już nieco więcej opowiem tu pod warsztatem garncarskim. Przykład pieca kopułkowego, który jest prekursorem pieców chlebowych i pieców. To jest glina? Tak, to jest glina pomieszana z łajnem. Aha. Ale nie musimy się martwić. Mogę mi pani powiedzieć, zanim dotknął. A ciekawe, my to wszystko odkryli, nie? Mi się wydaje, że to doświadczalnie, tak? Parę osób zmarło pewnie podczas doświadczeń. Częściowo. Po drugie, oni mieli jakby... Komar pana siedzi na... Większy kontakt z przyrodą mieli, tak? Czuli tą przyrodę, wiedzieli, co może być. Obserwacja zwierząt. Też zwierzęta na przykład, które chorują na zapalenie żołądka, jedzą dziurawiec, tak? Skąd one wiedzą? To też jest niesamowite. Natura jest niezwykła, nie? Dokładnie. Że na przykład taki dzik wie, że dziurawiec musi zjeść, no na przykład, może dzik nie, ale sarny akurat, nie? Ale psy nawet też jedzą trawę czasami, jedzą, nie? Jak brakuje im tam czegoś. Mówiło, że psy jedzą trawę i będzie deszcz padał, tak? To raczej z braku witaminy C najprawdopodobniej jedzą tą trawę. Gdybym pomarańcze by jadły, to by nie miały problemu. Pewnie tak. 1000 lat temu w zasadzie umiejętność lepienia takich właśnie niezbyt foremnych, niezbyt może ładnych, ale całkiem użytkowych garnków, to ta umiejętność była zupełnie powszechna. Zdecydowana większość ludzi potrafiła sobie taki garnek ulepić, jednakże byli już specjaliści, którzy potrafili te garnki robić ładniejsze, bardziej foremne, z cieńszych ścianek, ale i tak wytrzymalsze. No i ci właśnie specjaliści to garncarze, nie gliniarze, którzy do wyrobu tych garnków używali takiego oto urządzenia. Co to może być? Kółko garncarskie. To nie jest. Nie? Bo żeby było to koło garncarskie, tu na dole musiałby się
Oj, tam zaraz, taką mową nienawiści. Nie, wystarczy duże koło zamachowe, a nie jakiś pan, który by tam coś robił. Takie piece najpierw stawiano, wypalano, potem dopiero chałupa naokoło. I z uwagi na to, że ogień był święty, miał się palić już jak chałupa jest, ale i ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim, bo jeżeli ulepiono taki piec, a byłby poklejony źle, mógłby się w pierwszym wypalaniu zawalić, no i byłoby gotowe. Jednakże to rozwiązanie pojawiło się dopiero w drugiej połowie XI wieku. Natomiast w X wieku jeszcze lepiono na toczku garncarskim, bo tak się nazywa to urządzenie. I technika lepienia na nim jest zupełnie inna niż w przypadku koła garncarskiego, na którym kole garnek powstaje z jednej bryły gliny. Tu zaś używa się techniki zlepieniowej. Garncarze kręcili wałki z gliny, nie że przekręty, i te wałeczki układali sobie spiralnie do góry, potem je ugniatali, żeby się te wałeczki ze sobą połączyły, i wygładzali, żeby nie było widać tych łączeń. No to powstaje pytanie, po co w ogóle się to kręci? Taki bajer po prostu. Żeby nie musieli tego... Słowiański komar. No, przekręcać tak rękoma, bo jak było przyklejone, to się nie chciało odkleić. No, tak obracali, żeby z każdej strony ładnie wyglądało. Generalnie to urządzenie, jak i wiele innych wynalazków ludzkich, jeżeli nie wszystkie, powstało z lenistwa ludzkiego w połączeniu z brakiem wygód. Właśnie, to jest najlepsze połączenie na pomysłowość, kreatywność ludzką. Czyli ci garncarze to w pewnym sensie leniuchy, no bo podobnie dzisiaj urzędnikom też się nie chce podnosić 4 liter, więc mają krzesełka na kółkach. A garncarz miał kółko z przodu po to, żeby nie biegać dookoła albo nie robić jakiejś takiej dziwnej gimnastyki, tylko przekręcał sobie kawałeczek po kawałeczku i praca w ten sposób szła mu znacznie lepiej. To od czego zaczniemy? Jeżeli chcielibyście takie najciekawsze nalewki, jakie tutaj przyniosłem, to są oczywiście nalewka z grzyba, która rzadko się tutaj, można powiedzieć, ludzie stosują. Z czagi, to jest grzyb, który rośnie na brzozie. Mhm. Zdrowie. Dobra. Tak, smakuje. No. Słodka taka. Karmel jakby było, czuć, taka jest. Tak. Tutaj dobrze widzę, że ten kieliszki jakieś tutaj, o. No, miniaturki garnka. A tutaj to nie jest ten, to 50, więcej będzie, nie? Tego typu chaty były najbardziej przeciętne ze wszystkich. A jak wyglądały w środku? To zapraszam. Proszę panie przodem. Tego typu chata o tych rozmiarach była jak najbardziej przeciętną w tamtych czasach i służyła za domostwo dla całej wielopokoleniowej rodziny. No i to mogło być 6-7 osób, ale również i kilkanaście. Kilkanaście osób mieszkających w jednym takim pomieszczeniu. Jak to możliwe? Ano prosto, bo ludzie wtedy nie byli tak leniwi, by przesiadywać w domach, więc te chaty im służyły przede wszystkim do spania i trzymania dobytku. A jak rodzice wieczorem chcieli poleżeć, to reszta musiała wyjść. Oczywiście, uszanować decyzję starszych. Na spacer. Jak najbardziej. Tyle, że najważniejszą częścią w takiej chacie było palenisko, umiejscowione zawsze w północnej, po północnej stronie chaty, a wejście od strony południowej. Żeby jak najdłużej było widno. To raz, a dwa, północna strona była najzimniejsza. Tak. Także był ich taki kaloryfer właśnie, działający w ten sposób, że palono tak ogień w tym palenisku, by ta misa kamienna wypełniała się dużą ilością żaru, a płomień, żeby mały się tlił. Bo duży płomień mógłby tu zagrozić. Oczywiście, nie? Dlatego też nie używano drewna iglastego, chyba że jedynie na rozpałkę. Było dużo żywicy iglastej, duży ogień jest. Strzela, daje iskry. To duże ryzyko. Więc jakie drewno używali najczęściej? Najczęściej drewno brzozy, bo brzoza daje stosunkowo mało dymu.
Mogę iść na górę? Dobra. No wyjątkowo, bo spanie, przebywanie nawet na takim łożu, legowisku było przywilejem jedynie najstarszych członków rodziny. Reszta musiała się zadowolić spaniem na klepisku, albo na ławach pod ścianą, albo na stole nawet. Jak ci się leży na tym wygodnie? No. Widzę, że łóżka nie były zbyt wielkie, nie? Wszyscy nie byli wysocy kiedyś. Na pewno niżsi niż obecnie. Ale z czego to się wzięło, że jesteśmy wyżsi? Z hormonów wzrostu, którymi nafaszerowana jest nasza żywność. Tak, tak. Czyli możliwe, że kiedyś to będą mi po 2,20. No, niestety. Tylko, że ewolucja nie tylko człowieka, ale wszelka w zasadzie wśród skomplikowanych organizmów postępuje znacznie wolniej niż postęp cywilizacyjny, stąd prawdopodobnie duża ilość nowotworów, gdzie organizm próbuje się zaadoptować właśnie do tak szybko zmieniających się warunków. No kiedyś na pewno tak nie było, nie? No, aczkolwiek znaleziska dowodzą, że też bywały choroby. To nie wiadomo, bo na co umierali, po prostu ktoś umierał, po prostu. Ale nie było ich aż tak wiele jak obecnie. Sprawdzę, czy aby nie mdłe. Oj, tą mdłę to na pewno jest. To jest co? To jest arcydzięgiel. Arcydzięgiel, dla prawdziwych ancymonów. No niech będzie, jak najbardziej, na zdrowie. Zdrowie. I to pomoże mi na? To też działanie ma, to po pierwsze ma działanie uspokajające. To będę spokojnie cię, tak w aucie będę siedział. Przed podróżą, tak. Rozkurczowe. No wiadomo, że jakbyśmy większą ilość wypili alkoholu, to też nas uspokoi wszystko. Tak. Natomiast... Aczkolwiek dla niektórych działa awanturnie, nie alkohol, więc to różnie bywa. To jest takie mocno ziołowe. Tak, czujesz się, prawda? Czy to jest ta roślinka? Tak, ta roślinka. I też niech pan powie, z czego to się robi? Czy się robi z korzeni. Czyli tak wygląda obcięty korzeń, to prawda, już go nie mamy tutaj. Jakbyście go wzięli, powiedzmy, nie wiem, mocno jakby... O, czuć teraz ten zapach. Powąchajcie. Tak, to jest to samo, co tutaj. Tak, czujesz? Ale to trochę pachnie jak seler. Tak, jak seler troszeczkę. Rośliny pachną podobnie w sumie, nie? Niektóre. Ale nie, to też było fajne. Fajną, ty robiłeś akurat nalewkę na spirytusie z pączków sosny, a tak. Ja chciałbym ci dać na rumie do spróbowania. O Jezu, jakie dobre. Fantastyczne, prawda? No. Jak mi taka wejdzie, to po prostu... Dlatego polecam ci, żebyś nie zalewał spirytusem, tylko rumem 80%. Już zalałem spirytusem. Trudno, następnym razem. Zrobimy jeszcze jedno. To wielkie ustrojstwo, za którym tu stoję, to nie żaden magiel, nie maszyna do szycia, czy kołowrotek, jak niektórzy sądzą, patrząc na to. Wygląda jak narzędzie tortur. O, niewłaściwie używane też może takie tak. Tortury zagwarantować. Jednakże jest to tokarka do drewna, służąca do wyrobu właśnie takich drewnianych, toczonych naczyń. Też wymagało dużej cierpliwości. Tak, ale za to siła masa rzeźba się robi. No tak. Tak. To ja też mogę. To za blisko trzymam, jak nie tak, chcę. No tak, tak, no blokujesz. I też mocniej, szybciej pompować. O. Tak jak na crossficie. I to jest teraz co? Tatarakówka z kardamonem. I to jest na? Rozkurczowo na układ trawienny, tak jak mówiłem. Przeciwbakteryjnie działa. A tam pływa. Kardamon. O, proszę. Co pływa? I podobno to jest halucynogenne, tak? Może być halucynogenne, w dużych stężeniach. Zdrowie. O. To jest, jak ja mówię, to nalewka dla mężczyzn. Czucie olejki lotne, prawda? Dobre, no lotne wszystko tam jest na pewno. Ale nie, to było takie karmelowe trochę, a to jest w ogóle niezwykły smak. Moda na futra była już mocno passé w tamtych czasach, więc ubierano się, wiadomo, że nie w galeriach handlowych, na promocjach, wyprzedażach, tylko samemu, szyjąc sobie ciuszki, które powstawały z tkanin. Tylko, że te tkaniny najpierw potrzebowały nici, których przędzeniem zajmowały się jedynie kobiety. A jak myślicie, dlaczego nie mężczyźni? To ja podpowiem. Bo to pedalskie. Nie. chodzi o to, że 1000 lat temu żaden mężczyzna nie dałby rady przejść nici, ale za to w naszych dzisiejszych, teraz obecnych czasach, co po niektórzy... Dobra, nazwijmy ich mężczyźni, bez problemu daliby radę. Za duże dłonie. Chodzi o to, że 1000 lat temu żaden facet
nie chodził do kosmetyczki, nie miał delikatnych, wymuskanych dłoni, tylko typowe męskie łapy pokryte śladami od ciężkiej pracy, czyli właśnie jakieś odciski, zadziory, zadrapania, skaleczenia. Oto wszystko, cały czas włókna by się haczyły. Nie da rady by było psiąść takimi dłońmi, więc jedynie kobiety miały na tyle delikatne dłonie, by móc to robić wtedy. Ale obecnie sądzę, że hipsterzy też daliby sobie radę z tym, no ale ja jak widać się do nich nie zaliczam. Dlatego zapraszam do pani tutaj, która czeka w dziale tekstylnym. W tamtych czasach używano dwóch rodzajów nici. Pierwsze to włókna roślinne oraz włókna drugie zwierzęce. Z roślin, jak najbardziej, pokrzywa była najważniejsza. Pani to nie razi? Nie. Z której to do tej pory przyrządza się najdroższe ciuchy. A rośnie w rowach pospolicie. Tak, pospolicie rośnie w rowach. Używana była wtedy jeszcze do robienia lin na przykład. Tutaj mamy międlarkę. Ty herbatkę pijesz, nie? No. Międlarka. Tą pokrzywę się moczyło, suszyło, czyli coś w rodzaju hartowania. Później rozbijano ją w ten sposób i jak widać, jak najbardziej już mamy włókna. To spróbuj tej z orzecha włoskiego. O. Ty pewnie... Tak, dzisiaj mnie trochę żołądek boli po wczorajszym. O, to jest super. No, pomąchaj. Ale w ogóle tata mój robi z orzecha i to strasznie ręce farbuje, tak, potem, tak. Naprawdę, to orzech mocny ma ten. Zawiera dużo juglandyny, ale też stosuje się przy niedoczynności tarczycy, tak? To jest bardzo ciekawe. O Jezus, no, dobre. Jak smak? Dobre, bardzo dobre. Drugie to len. I trzecie to... Pachnie? Zapach taki, no. I trzecie to konopie, ale nie indyjskie, takie zwykłe. Słowiańskie konopie. Tak, tak, konopie tak samo na międlarce się rozrabiało. Sypały się z nich paździerze. Od tego też mamy właśnie miesiąc październik, bo w październiku właśnie ten len we wrześniu zbierano, w październiku był przerabiany. Te paździerze się zbierało i z tego się robiło nić. Dzida w tamtych czasach już nie za bardzo była używana. Aha. Ponieważ dzida to zwykły zaostrzony kij. Czyli bardziej włócznia pewnie. Tak, gdyż dzida to była pierwotna broń człowieka, ten ostry koniec czasem był opalany w ogniu, tak żeby go utwardzić, ale jeżeli na takim drzewcu już znajdował się jakiś grot, niekoniecznie metalowy, na przykład krzemienny, kościany, rogowy, to już nie była dzida, tylko włócznia albo oszczep. A czym włócznia od oszczepu może się różnić? Włócznią się tak walczy, oszczepem się rzut. Otóż to, chociażby konkurencja olimpijska, rzut oszczepem, a nie włócznią, o tym świadczy. I oszczepy przez to były drobniejsze, lżejsze, krótsze. Ich groty były maksymalnie tak duże jak ten. Zrobimy konkurs rzucenia oszczepem. Dobra, dobra. Tak? Do tego balotu słomy rzucamy w ten sposób. No Louis, teraz ty. Pamiętamy, że to nie jest gra wrzutki, więc stajemy nie przodem, tylko bokiem do celu, w rozkroku. Prostując rękę z tyłu, tą sobie nakierowujemy i z całego ciała rzucamy. No na miejscu celu ja byłbym już... Przepraszam za rozwalenie chałupy. Prawie. No prawie, no nie wejść się udało. Weszło po rykoszecie, ale skutecznie. Tak. To ja też chcę jeszcze raz. No dobra, to spróbuj jeszcze raz. Tuż proszę. Nad celem, ale jak najbardziej oszczep ugrzązł. Tutaj mam jeszcze takie dwie, zostały nam. To jest nalewka z czarnego bzu, z owoców czarnego bzu. Chyba będzie koniec nagrania, co? Nie, no wiesz, no bramy radę, no jakoś tam nabierze się Kim na Piotrek pokręci przebitki. Ale z czarnego bzu też nigdy nie piłem, więc... Tylko, że z czarnego bzu jest z goździkiem, tak? I może być mocno. No, będę spał tutaj zaraz dziś, w tym chałupce. Nie. Czy to jest czarny bez i to jest na? Sam bukus nigra wzmacnia układ immunologiczny, tak? Owoce, chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o czarny bez, to wszystkie części rośliny gotujemy. Czyli skoro wzmacnia immunologicznie, gdybym pił codziennie, nigdy bym nie zachorował. Nie, to nie jest powiedziane. To właśnie. No fajnie było, żeby to tak działało, tak? No. Dla ciekawostki mogę powiedzieć, że nawet liniejący pies na wiosnę jak najbardziej zbierali
tą sierść. Wszystko wykorzystywali. Tak, wszystko wykorzystywali z każdego zwierzęcia. Jak już mieli pozbieraną tą sierść, brali wrzecionko, które skręcało się pod ciężarem. Takie jojo trochę. Tak. Jak najbardziej nić nam już się tworzy. No jest to raczej pracochłonne, ale musimy pamiętać o tym, że nie było Facebooka, nie było telewizji, także mieli czas, żeby tak sobie siedzieć i prząść. Za równowagę duszy i ciała. Za. To jeszcze mam dwie spróbowania dla ciebie, bo idą dzieci, to teraz szybko ci dam pokrywę. Tak, 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 póki nie ma dzieci, no. O Jezu, to było mocne. No to... Bo czujesz tutaj... To smakuje jak lekarstwo. Wiesz co, bo tu jest goździk. Ten goździk daje taki smak, tak, takiego lekarstwa. To brzmi jak, smakuje jak syrop na kaszel. Wyciągi z goździka w ogóle, które zawierają eugenol. To jest szybkie tempo. Są stosowane w stomatologii, tak? Często, nie wiem, jak chodzimy do dentysty, czujemy taki zapach goździków właśnie. Tak, tak, dentysta to jest. No właśnie. Do rzucania już nie nadawały się zbytnio włócznie, gdyż ich środek ciężkości był przesunięty w tą stronę, czyli grot był mocowany na chudszym końcu drzewca, odwrotnie niż w przypadku... Chodzi, żeby się zapierać jakoś. Chodzi o to też, żeby mieć lepszą możliwość operowania taką włócznią, szybkiego zmiany kierunku i błyskawicznych pchnięć. No jest. Ale... I tutaj mamy przykład krosna pionowego dwunicielnicowego. Dlaczego dwunicielnicowe? Ponieważ tym kijachem zmieniamy położenie osnowy. Raz nitki mamy z przodu, jak spuścimy, mamy je z tyłu. Pomaga nam to w tym, żeby slalomów między tymi nićmi nie robić. Już nawet sześciolatkowie czasem chodzili na polowania. No i a jak u nas taki... do podstawówki mają nie chodzić, nie? No, w pewnym sensie w tamtych czasach, w wieku 6 lat, dzieciństwo się już kończyło. Zaczynał się okres dorastania, gdyż w wieku 12 lat osoby były już dorosłe, z założoną rodziną. Trzeba było się spieszyć. Czasy naprawdę nie pozwalały na taką zwłokę. I właśnie jak taki sześciolatek na polowaniu poradził sobie na przykład z niedźwiedziem. Znowu ma pan komentarz. Tak. To potem, jak wychodził razem ze swoim plemieniem do boju, to jego plemię miało pewność, że jak stanie twarzą w twarz z przeciwnikiem, to nie narobi w spodnie. I dotychczas najdroższymi ubraniami są ubrania robione ręcznie. Także jak najbardziej czas był, można było to robić. W tamtych czasach także. To jest, to jest materiał, czy to już jest jakieś ubranko? No tutaj powstaje nam ubranko. Także jakaś sukienka? Sukieneczka, tak, jak najbardziej. Tylko że te włócznie i oszczepy, przez to, że łatwe były w produkcji, łatwo je było też zniszczyć, złamać. Gdy włócznia ulegała złamaniu, wojownik nie mógł brać nóg za pas, tylko zza pasa musiał wyjąć broń zapasową. Tak nazwaną, gdyż właśnie tam trzymano. A to najczęściej był topór. Tylko te dwa topory, jak widać, mocno się od siebie różnią. A najczęściej barbarzyńców na filmach widzimy z takimi dużymi, czasem jeszcze parę razy większymi, bo każdy sobie łatwo przecież wyobrazi, że jak się trafi takim toporem przeciwnika, to już tylko mokra plama z niego zostanie. I to jest prawda. Tylko żeby trafić przeciwnika tym toporem, to przeciwnik musi w tym momencie spać. Jak ktoś zobaczy coś takiego na niego lecące, to przecież nie będzie właśnie stał w miejscu, tylko wykona unik. Jest nie, no ja to zamykam oczy, no. Ale wiadomo, że nikt nie będzie w ten sposób czekał. Taki topór bojowy to broń, której nie zobaczymy na filmach ze względu właśnie na słabość. No nie wygląda filmowo. No. Otóż to. Tylko taka co tam daje nam wygląd broni w walce? Nic. Nic. Absolutnie. Tym czynnikiem, który decydował o wyniku walki, była zazwyczaj prędkość, z jaką można było poruszać jak swoją bronią. Dlatego cała broń z tamtego okresu była niewiarygodnie lekka. Punktowe przyłożenie bardzo dużej siły ze względu na tą prędkość właśnie. Nie chciałbym. Otóż to, także nawet tępym toporem spokojnie miażdżymy kości, gruchoczemy stawy i tak dalej. Przeciwnik odpowiednio uderzony może nawet kawałek pofrunąć sobie w powietrzu. Były też topory do rzucania i dzięki temu kształtowi się właśnie w miarę dobrze z nimi rzucało. I jak widać całkiem nieźle się... No, o, tak byśmy ogłuszyli.
Nie, nie, w tę chałupę. Bo to jeszcze jedna, z głogu nam została, z głogu i z miętówkę ci dam. Ojej, na koniec. Dobrze. Głogu to na serce. Już mi jest cieplutko w środku. Słuchajcie, na serce, obniżająca ciśnienie, regulująca ciśnienie, tonizująca. Ale ty będziesz zdrowy teraz. No, wszystko po prostu. Najfajniej to się pije większej ilości tatarakówki. I halucynogennie. Bo potem najczęściej się ma sny takie wizyjne. O Jezus. Początkowo mąkę uzyskiwano poprzez rozcieranie ziaren na takim żarnie nieckowym. Właśnie. Ale oczywiście było to żmudne, mało wydajne i już we wczesnym średniowieczu, te 1000 lat temu, pojawiają się żarna obrotowe, stacjonarne. To było zajęcie kobiet. Naprawdę? Oczywiście. Louis, bierz się. Byłoby eliminowane ryzyko przemocy domowej. Przecież gdyby facet na taką kobietę, która cały czas w ten sposób kręciła, podniósłby rękę, miałby ją momentalnie połamaną. A potem jak ona tak 8 godzin prosiła, to potem wychodziła i... To znaczy, właśnie, wydawać by się mogło, że ci nasi przodkowie, no bez tych wszelkich współczesnych udogodnień, no musieli cały czas pracować. Okazuje się, że nie. Tak jak mamy obecnie średni czas pracy w tygodniu, to się w okolicach 42 godzin mieści, to tak wtedy nasi przodkowie w tygodniu średnio poświęcali około 25 godzin. I no, pracowali też efektywniej. Słowianie to lud rolniczy, zajmujący się głównie uprawą roli i hodowlą zwierząt. Hodowano między innymi świnie, które nie były takie różowiutkie, łysiutkie jak te obecnie, tylko nieco przypominające dzika. A to jest nasza gabunia, która jest rasy mangalica węgierska, gdyż właśnie ta rasa jest najbardziej zbliżona genetycznie do tych świń, które były hodowane tutaj 1000 lat temu. Dzięki właśnie gęstej sierści o włosieniu dawała sobie radę spokojnie z różnymi niesprzyjającymi warunkami dla takiej świni. Czyli te świnie takie różowiutkie, to nie są polskie świnie w takim razie. No to jest efekt już późniejszych. Aha, czyli jakieś tam genetyki. Doboru, tak. No tak, bo one muszą w oborze mieszkać, no bo nie mogły mieszkać na zewnątrz, bo by pomarzły. Pewnie, nie? A na niej minus 20 czy minus 30 wrażenia nie robi. Uwaga, bo jak ugryzie to... No, nosem walnie. No poza tym... taka świnka to świetne rozwiązanie na zwłoki, z którymi nie wiemy co zrobić. Nie igrać z nikim, kto hoduje świnie. Tak. Bo chodzi o to, że świnka ma taki ścisk, że kruszy zęby ludzkie. A ona tu nie jest samotna? Ma tu swoje towarzystwo obok. Aha. Gdyż pierwszym zwierzęciem hodowlanym, udomowionym przez człowieka była koza. Chodź, Louis, czy boisz się kózki? Właśnie kozy były pierwszym domowionym zwierzęciem hodowlanym. Z kozy mamy mnóstwo pożytku. Juś! Bożytar jakby z kozy. Siema. Chodź, Louis, czy boisz się kózki? Właśnie kozy... On jest jedyny nasz turus samiec, rodzynek, no ale największa część idzie przez niego. No. Tak? Koza to też jedyne zwierzę, które przez naszych przodków było trzymane zimą w chacie z domownikami. Z tego powodu, że koza ze wszystkich zwierząt hodowlanych emituje najwięcej ciepła na zewnątrz. Czyli taki mały kaloryfer, termofor. Tak. Czyli ostatnia dla mnie, która zgasi światło po Dokładnie. Prostu. Dokładnie, miętówka. Żegnam się z Państwem, w tym odcinku to już wszystko. Mięta jednak działa mocno rozkurczowo, tak? Szczególnie wyciągi alkoholowe zawierają dużo mentolu.
i poczujesz po prostu przewiew od nosa aż po, tak po tabace. Twój koniec. Proszę Państwa, więc tak wyglądała osada Słobutowo, to już jest ostatni moment odcinka. Ja mówię dobranoc, idę spać. Czujesz przewiew? Tak, naprawdę, tak no. To nie wszystko, o czym opowiadamy w osadzie Słobutowo, po której miałem przyjemność chwilkę Was oprowadzić. Jednakże jak przybędziecie tutaj do naszej osady, wtedy na pewno dowiecie się więcej. Będzie można z nami, tutaj przewodnikami, porozmawiać, zadawać pytania i brać udział w różnych warsztatach, które też mamy tutaj zorganizowane. Można poćwiczyć swoich umiejętności w lepieniu garnków, czy w zdobnictwie w skórze, w tkactwie, w filcowaniu, albo też właśnie samodzielnie spróbować wytworzyć taki podpłomyk. Te informacje znajdziecie na naszej stronie słobutowo.pl oraz na stronie facebookowej, którą jak najbardziej lajkujcie, subskrybujcie, bo będą tam ciekawe informacje. Mnie wołają Sztorm i pozdrawiam Was słowiańskim Sława! W tym odcinku Polhajs TV niestety to już wszystko, bo jestem solidnie porobiony nalewkami, które miałem przyjemność przed chwilą spożywać. Serdecznie wszystkich zapraszam do Słobutowa, bo tutaj da się poczuć naprawdę magiczny słowiański klimat. Jestem pewien, że będziecie zakochani w tym miejscu tak jak ja. Na koniec jeszcze krótkie info o naszym Patronite. Mamy już tylu patronów, którzy wpłacili nam tyle hajsu. Dzięki i z tej okazji specjalnie dla Was idę spać.